Na Widelcu witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj z Panią Kasią, dzień dobry, z Panią dietetyk. Porozmawiamy na temat soków owocowych i soków warzywnych. Które są lepsze, które wybierać, z czego robić te soki? No właśnie, Pani Kasiu, jeżeli chodzi o soki owocowe, co one zawierają, co nam dają, a co niekoniecznie jest w nich okej? Skupiając się na sokach owocowych, musimy pamiętać, że to będzie mimo wszystko cukier, więc tak naprawdę owoce to są dwucukry, stąd nie są one polecane osobom z cukrzycą. Mhm. Tutaj gdzieś musimy zwracać na to uwagę, mimo wszystko musimy pamiętać, że w takiej dawce soku, czyli na przykład szklance, mamy przypuśćmy około 200 kilokalorii, natomiast składa on się głównie z cukru prostego. Więc tutaj soki owocowe jak najbardziej fajne, ze względu na to, że są bombą witamin, zawierają dużo składników mineralnych, witamin, mają bardzo dużo antyoksydantów, czyli takich substancji, które zabijają wolne rodniki, gdzie nasz organizm się tak nie starzeje. Czyli tutaj soki owocowe czy warzywne to jest taka bomba witamin, ale też taki eliksir młodości, zachowania jak najlepszych wartości w organizmie. Natomiast te soki owocowe właśnie tutaj ze względu na ten cukier muszą być pod kontrolą, czyli nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wypić litr takiego soku czy 2 litry, bo chce nam się pić, tylko ewentualnie właśnie taka szklanka jako ten dodatek witaminowy. Natomiast soki warzywne są już troszeczkę mniej rygorystycznie gdzieś tam liczone, z tego względu, że ten cukier będzie w zdecydowanie mniejszej ilości. Tam też jak najbardziej, tak jak przy sokach owocowych, będą witaminy, no i składniki mineralne, także bardzo dużo antyoksydantów, więc to są zdrowe produkty, jeżeli mówimy o sokach świeżo wyciskanych, o tych jednodniowych albo takich, które robimy samemu. Tak, bo nie mówimy tutaj o w kartonach tych do kupienia. Dlaczego? Przede wszystkim te soki w kartonach do kupienia mają bardzo długą datę ważności, więc mają multum konserwantów. Tak, ale też nie mają w sobie takiej ilości witamin, tak? Bo te witaminy przez długi okres czasu, no niestety, ale nie znajdują się w tym produkcie. Więc takie soki jednodniowe są zdecydowanie bardziej godne polecenia, no a wiadomo, najlepsze byłyby te zrobione, tak? I tutaj mamy szeroką gamę owoców, warzyw. No właśnie, z czego możemy robić te soki? Owocowe większość z nas na pewno kojarzy i często sobie robi. Natomiast warzywne to są takie troszeczkę może mniej znane soki, czy one dopiero teraz wchodzą ze względu dopiero na ten detoks. Dopiero jest taka moda na te soki. Jest moda na soki warzywne i gdzieś one coraz częściej się pojawiają w naszym menu. Natomiast no, z czego możemy zrobić? Tak naprawdę z każdego warzywa, ale takie najbardziej znane to te marchwiowe, pomidorowe, buraki. Ewentualnie bardzo dobry też sok jest z selera naciowego. Dobrze byłoby mieszać różne warzywa, tak? Bo wtedy zmieniamy smak. Na przykład sam sok z selera nie będzie tak dobry, jak na przykład nie dodamy do niego jabłka czy cytryny. Czyli wtedy troszeczkę zmieniamy smak soków. Możemy sobie pozwolić na to, żeby dodawać na przykład troszeczkę owoców, gdzie wtedy ten sok będzie nabierał zupełnie innego smaku. Bardzo często panie też piją teraz soki z jarmużu. Do takiego soku bardzo z jarmużu, modne. Tak, także możemy dodać cytrynę, miętę, wtedy troszeczkę zmienimy smak, czy ewentualnie jakąś marchewkę, czyli gdzieś mieszajmy, nie bójmy się tutaj eksperymentować, te soki mogą zawierać szeroką gamę warzyw czy owoców i naprawdę większość z nas znajdzie taki sok, który będzie mu smakował, już nie musimy koniecznie tak jak kiedyś męczyć się samym piciem soku z buraku, gdzie niekoniecznie nam dobrze smakuje, czy na przykład z samych pomidorów, możemy dodać ostre przyprawy. Często takie soki właśnie są z dodatkiem chili czy tabasco i one są już ostrzejsze w smaku. Albo robić po prostu mieszanki. Nawet warzywa plus jakiś delikatny owoc, żeby zagęścić, zmienić smak. Natomiast pamiętajmy, że tutaj zwracamy uwagę na to, ile tego soku dziennie wypijamy. Tutaj mówi się o tej szklance z tego względu, że już pomijając ten cukier, który tam jest zawarty, te soki też są kaloryczne. Więc jeżeli chce nam się pić i jesteśmy w stanie w danym momencie wypić około litr czy pół litra, no to na dobrą sprawę zjedliśmy praktycznie jakiś posiłek, tak. Więc tutaj, jeżeli pijemy taką ilość soków plus jeszcze jemy posiłki, no to niestety taka ilość kalorii w ciągu dnia nam się zdecydowanie zwiększa,
no i możemy mieć problem na przykład z utrzymaniem wagi. Natomiast dobrze je dodawać do śniadania, czy zamiast drugiego śniadania, zamiast podwieczorku. Teraz, dopóki możemy korzystać z tych takich świeżych warzyw i owoców, to jak najbardziej korzystajmy. Zbierajmy te witaminy przede wszystkim na ten okres zimowy, bo wtedy mamy już zdecydowanie mniejsze grono tych owoców czy warzyw, które możemy wykorzystać. Mhm. Pani Kasiu, teraz no, pogoda nam dopisuje, jest coraz cieplej, zdarzają się już nawet upały. Jak takim sokiem, czy w ogóle da się takim sokiem nawodnić i napoić? Nawodnić i napoić tak, natomiast pamiętajmy, że takie główne nawadnianie powinno być wodą. Więc tutaj to zdecydowanie te 2 litry wody dziennie powinno być spożywane. Czy mamy gorące dni, czy nie, na pewno pijemy i nawadniamy organizm czystą wodą, czy wodą z miętą, z cytryną. Natomiast ten sok tutaj nie jest głównym źródłem, który powoduje nawodnienie w naszym organizmie. On powinien być dodatkiem właśnie bardziej ze względu na składniki odżywcze, na witaminy, natomiast na pewno nie na gaszenie progienia, więc zdecydowanie lepiej byłoby pić wodę, natomiast ten sok dorzucać sobie zamiast jakiegoś posiłku czy do posiłku. No takie osoby, które gdzieś ten cukier mają pod kontrolą, powinny jednak zrezygnować z nawadniania się sokami. Tak? Tu już jest niestety, ale przekroczymy na pewno ilość cukru we krwi. Więc typowa, czysta woda, natomiast ten sok jako dodatek jak najbardziej, no to jest po prostu zamiennik posiłku, tak? Stąd też bardzo często mamy te detoksy sokowe. One są jak najbardziej w porządku, ja tutaj nie mówię złego słowa, natomiast powinny trwać krótko. My nie możemy bazować na pożywieniu tylko sokowym przez długi okres czasu. Nie możemy przyzwyczaić tego organizmu, że nie dajemy mu normalnych posiłków, tylko ten sok. Natomiast na krótkie parę dni spokojnie możemy sobie taki detoks teraz właśnie w okresie takiego ciepła przeprowadzić, bo tak naprawdę nie chce nam się tak jeść niż w okresie zimnym. Bardziej nawadniamy się. Pani Kasiu, a do kiedy, do której godziny powinniśmy spożywać te soki? Jeżeli mówimy o sokach owocowych, to dobrze byłoby je spożywać do godzin popołudniowych, czyli tak do tej 15 godziny, wtedy spokojnie ten cukier jesteśmy sobie w stanie jeszcze zbić i zniwelować do godzin wieczornych. Te warzywne soki mogłyby być spożywane i na kolację. Wieczorami. Jak najbardziej. Tam ta ilość cukru jest zdecydowanie mniejsza. Natomiast no tutaj, jeżeli mówimy o tych typowo owocowych, to raczej wcześniejsze godziny. Pani Kasiu, takie soki wiadomo, że powinny spożywać dzieci, oczywiście nie w dużej ilości, ale chciałabym tutaj głównie jeszcze przypomnieć, powiedzieć o tym, że koniecznie dla dzieci powinniśmy podawać wodę. Dokładnie, od samego początku powinniśmy te dzieci uczyć, że gasimy pragnienie wodą, że jak najmniej tego słodkiego w ciągu dnia dostarczamy, więc zdecydowanie woda. My i tak już w tym momencie troszeczkę odchodzimy od tych kompotów, soków. Większość z nas jednak dzieciom podaje czystą wodę. Natomiast te soki mają być dodatkiem i tutaj, jeżeli mamy taką możliwość, to te świeżo wyciskane, róbmy samemu te soki, nie kupujmy koniecznie tych gotowych takich, no wiadomo, zdarza się, prawda, jesteśmy w stanie, nie mamy czasami czasu, tak, musimy gdzieś coś kupić, więc wtedy albo gasimy pragnienie tą wodą, albo sokami ze sklepu, natomiast tu już chcę uczulić, jeżeli już kupujemy te ze sklepu, to soki stuprocentowe, albo te jednodniowe, albo właśnie stuprocentowe, na pewno nie nektary i nie napoje. Pani Kasiu, bardzo dziękuję dzisiaj za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.